Mikołaj Rej, zwany mistrzem opisu, wybitny twórca i Polak, patronuje zespołowi szkół numer 2 w naszym mieście. Patrząc na osiągnięcia szkoły, widać, że biorą przykład ze swojego opiekuna. Podczas Dnia Patrona, który obchodziła szkoła, mogliśmy się przekonać, ile udało się dokonać młodzieży z naszego powiatu. Część oficjalna uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Promocji. Zgodnie z tradycją wniesiono sztandary i odśpiewano hymn. Wspomniano również zmarłego dzień wcześniej arcybiskupa Józefa Życińskiego. Dyrektor szkoły powitała zgromadzonych gości, nauczycieli, a także przedstawicieli naszych władz, którzy z dumą patrzyli na kształcącą się i zdobywającą osiągnięcia młodzież. Jako absolwent Kraśnickiego Reja, ale także jako przedstawiciel organu prowadzącego powiatu kraśnickiego jestem dumny z sukcesów, jakie odnosi społeczność rejowska. Są to niewątpliwie wielkie osiągnięcia. Osiągnięcia w dziedzinie olimpiad naukowych, osiągnięcia w dziedzinie sportu. Na pewno wielkim osiągnięciem są bardzo dobre wyniki matur. Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły, nauczycielom, organizatorom rajdów, konkursów, a także młodym olimpijczykom oraz absolwentom. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy tworzą tę szkołę, nauczycielom, uczniom, rodzicom, podziękować za specyficzny klimat. Przewodniczący Rady Rodziców powiedział, że Rej to marka. Rej to idea, która jednoczy. Rej to marka, tak powiedziała dyrektor Marzena Siejewicz, a marka to prestiż oraz stałe staranie się, by utrzymać się na wysokim poziomie. Tak też jest w zespole szkół numer 2 imienia Mikołaja Reja, o czym może świadczyć wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej. W tym dniu otrzymaliśmy także szczególny prezent. Po raz pierwszy wczoraj Komisja Centralna we współpracy z Komisją Okręgową na podstawie wyników matur i wyniku na wejściu, czyli wyniku egzaminów gimnazjalnego uczniów szkół, opublikowały egzaminacyjną wartość dodaną, EWD. I muszę powiedzieć, że w obydwu częściach, i z języka polskiego, i z matematyki, EWD mamy dodatnią. To jest olbrzymi sukces dla szkoły, która ma dobrą rekrutację. Na zakończenie młodzież zaprezentowała swoje umiejętności artystyczne i tym twórczym akcentem podsumowała ten ważny w życiu szkoły dzień.